Wideo służę. To dokładnie to drzewo nagrane jest. Ano prawda jest taka, że dokonaliśmy cięcia większego na jednej gałęzi, mocno starszawej. Ja bym ją szybko oceniał na rok, dwa, cztery, pięć lat. Bym oceniał pięciolatka, usunąłem pewno jakimś sekatorem, pewno takim jak mam na plecach. Pewno w tym roku, jakbym chciał to samo zrobić, zrobiłbym z tym konarem, bo zawsze mi się wydawało, że jeśli wezmę jednoręczny sekator, to ja muszę go przerzucić przez drzewo. On musi wpaść w tłum państwa tam z końca. Nie może się zatrzymać na drewnie. A drewno to jest ten pięciolatek, ten sześciolatek na wysokości od no prawie 1,80 m mamy drewno kominkowe, które próbuje się ratować, dając pędy nowe, proszę bardzo. Tu jeden, tu drugi ze śpiących biegną. Ale to nam niewiele pożytku przynosi, bo jak dyrektor mówi, roślina wybitnie światłolubna i to potem ginie. To musiałoby być albo zdecydowany puchar, który Robert na pewno zrobi, albo półpuchar, albo korona osiowa, która mi się zawsze podobała. Panie Marianie, korona tam niżej jest, to ją pan będziemy podziwiać. Dobra. Czyli wracając do tego drzewa. Źle się stało, że Robert nie zawołał mnie, żebym ja tutaj rok temu, ale to rok temu w lecie przyciął tu, no nie wiem, żebym przyciął. Na wysokości pół metra. Na pewno bym uśnął stożek wzrostu, by nie biło mi tutaj. Patrzcie tutaj, że tu nie ma kwiatów, nie będzie owoców. Nie ma kwiatów, nie będzie, czy jest kwiatek. No nie ma. Nie ma. Ja się chyba nie mylę. Może się zdarzyć, że będzie, ale nie powinno być. Tu będzie pędzel pędów rocznych. Tu będzie pędzel pędów rocznych i tu pędzel pędów rocznych. Jeśli ja nie chcę tej sytuacji, żeby mi tu się trzy pędy pionowo rosnące, czyli tak jakby gracka, trzy trzonki do gracki rosną mi koło siebie, żeby taka sytuacja miała miejsce, to bodaj zrobię tak. Oczywiście przytnę tutaj, za chwilę to zrobię, na tej wegetacji, bo gdzieś stąd, dotąd to jest czysta wegetacja. Tu jest rozwój najprawdopodobniej generatywny, choć kwiatków tu nie widzę. Ale tu jeden kwiatek widzę, tu zapewne będzie drugi, proszę, tu mam owoce. Czyli tu sobie utnę tu. Jeśli bym to zrobił w lipcu poprzedniego roku, w czerwcu, nie kłóćmy się o miesiące, ważne, że byleby to zrobić, miałbym sytuację daleko ciekawszą. Rozkrzewienie spore tu, dziura zatkana, no ale nie zrobiłem tego w lipcu, w czerwcu, zrobię to w tej chwili. Tego rodzaju pędy, po dokonaniu cięcia tutaj, tak zwane cięcie odnawiające, i tu zrobię dygresję. Kiedyś się prześwietlało drzewa, to znaczy się tak, utrzymało się gałęzie, pokładające się na sobie, krzyżujące się ze sobą, chore, nadłamane, etc. O tym to jakby w tej chwili już zapomnieć. Dzisiaj odnawiamy potencjał pronotwórczy drzew. Jeśli krzampion owocuje na pędach rok, dwa, trzy, cztery, pięć, mówię jabłonce, to mają być te gałęzie na drzewie, a nie sześciolatki, siedmiolatki. Jeśli Paola Red, inaczej, jeśli Elstar owocuje na pięcioletnich, tak samo. Jeśli Jona Goldy, które wycinamy z chłodni w tej chwili, owocują na rok, dwa, trzy, to tylko te trzy lata drewna ma istnieć na drzewie. Po co mi czteroratki, pięciolatki? Po to, żeby mi przenosiły owocowanie w kolejne drzewo, tymczasem tu rośnie kolejne drzewo. Jedno drzewo. Tu rośnie drugie i to ma się wszystko pomieścić. Wykorzystujmy potencjał. Skoro leszczyna owocuje na jednorocznych, to trzeba tak czynić, by tworzyła wiele pędów jednorocznych, ale też nie zapominajmy o jakimś takim przyświetleniu, bo roślina jest wybitnie światłolubna. Cięcie granicy, gdzieś zawsze w granicy cięcia jakiś pęd roczny wybije. Zwróćcie uwagę, że tam, gdzie nie uciąłem, tam nic nie wybiło. Tu uciąłem czopa, trzy latka, urosło raz, dwa, trzy pędy roczne. Tu uciąłem
trzylatka, urósł jeden, obłożony ładnie. No, można się uprzeć, umiarkowanie, bo nie ma zbyt wielkiej grubości. Tu ma pączek, tu ma pączki, jest dobrze. Tu dokonałem cięcia na czop, tam też skróciłem, jest pętroczny. Tu jest pętroczny. I to, co w tej chwili robi gospodarz, taką, ja to nazywam pracowitą fryzjerkę, bo to jest fryzjerka. Ja wziąłbym jednoręczny sekator i pochodził sobie tak. Uprawiałbym taką fryzjerkę. Panie Marianie, tylko Mister Pino by nic orzechu nie kupił, ja bym tak przyciął. Kupiłby, kupiłby. Chodzi o to, żeby na pewno były 3 tony suchych i na pewno po 2 euro. Bardzo wątpię, czy będzie 3 tony suchych. No, panie Marianie, to było cięte w tamtym roku. Teraz, panie Marianie, proszę tutaj w tę stronę, proszę się tu odsunąć. Natomiast chcę podkreślić tu, bo tu pan Marian ciął pierwsze. A tu mój mistrz Jacek ciął to drzewo. Tak. I zapewne. No i co tu są błędy i gdzie tu plonu nie było? Czy tu plon był, czy nie był, to podejrzewam, że był. Ale chcę podkreślić jedną rzecz. Teraz chyba będę usierać się malutki. Bardzo istotną. Najwięcej dla plonu drzewo nieruszane w ogóle przez człowieka. Posadzone i zapomniane. Tylko jak długo? Potem będzie pan zbierał coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ale coraz tu wyżej nie idzie, panie Mane. Tu jest taka wysokość 6 lat. To na razie tak jest. To na razie tak jest. Ale jeśli nie będzie pan ograniczał ilości grubego drewna tutaj, to z czasem będzie podsychało nie, wszystkie pędy roczne. Będzie wymieniać, tak, ale to jest 7-letnie drzewo, chciałem powiedzieć. To jest 7-letnie drzewo. I przychodzi taki moment, kiedy muszę się rozgrzeszyć z tą gałęzią, wyprowadzić kolejne roczne, zmobilizować je, by nie dały szalonego wzrostu typu za rok Gracka, czonek do Gracki albo do Szpadla. I wędrówka po tych konarach, które pozostawiłem, cięciem takim delikatnym, odnawiającym. To jest katowański, panie Marianie. Czyli fryzjerka. Ile pan zebrał z tego, a ile pan zebrał z tamtego drzewa? Nie wiem. Podejrzewam, że na pewno wiaderko, więcej... Wiaderko różnicy, panie Marianie. Podejrzewam, że na pewno więcej z tego. Ale jak długo to się uda panu zrobić, nie wiem. No ale jakby tak wycinał, tak jak tamtej, tam teraz w tym roku wyciął tamto drzewo, wracajmy do tamtego. Jakbym wytnę teraz, niech pan popatrzy, bo ja to chodzi to ekonomicznie, bo ja to nie będę się spierał, ja chcę po prostu dojść, nie to, że złośliwie, tylko po prostu... Panie Marianie, to tak teraz tutaj było, tak jak pan mówi, zrobił pan to, ucięlibyśmy to w lecie. W tym roku by było tu 3-4 ten, a tam już cały czas plonuje ta cała gałąź. Tak. Jeżeli ja teraz tu wyrzucę te następne gałęzie, to Mister Pino naprawdę tutaj przyjedzie ze szklanką położę. No, też się nie zgodzę, bo jeśli ale pan, nie chce mi się wędrować jeszcze raz do tamtego drzewa. No, no a to obok mamy. Obok jest. Jeśli pan zechce, nagle zrobić tak. Ale tak, mogę powiedzieć? Proszę. Ale tam tamtego drzewka tak. Pan nie będzie miał takich zastępczych gałęzi do odnawienia. To niech pan teraz zerknie, ile pan straci wyciągnąć na raz z jednej. Ja tu się zajmuję, uciąłem tylko jedną gałąź i poodprawiałem nieco fryzjerki po zewnątrz sekatorem ręcznym. To się zgadzamy od młodzenia. Ja nie skracam pędów rocznych, nie chodzę. Nie przycinam. Ale ich nie ma potrzeby, to są krótkopędy, pełno owoców. To nie ma potrzeby, ale tutaj po co ich tu skracać? Ja tutaj nie ma takich skracań, zresztą tu są widać, że nie skracane. Tu nie ma takiej potrzeby. Na górze tam pan... To jest inny sad. Inny sad, no ale... Inny sad, tam jest stary sad. Tam są wszystkie błędy możliwe, teraz jest korygowane. A tutaj jest sad inaczej prowadzony. Jeśli pęd roczny tam, to mam prawo się spodziewać odrostu. Mam prawo, prawda? I będzie. Takie 2-3 pędy puści. Po dychotomiczny... O, proszę bardzo, daleko nie patrzy. Tu. Każda gałąź tak. I jest coraz gęściej. Dlatego też tam bym sugerował podwarać co drugą, co trzecią, ale to jest utrata plonu. Dlatego to rozdzielamy na... Nie no, pan Henryk tak samo to twierdzi tam. To się zgadzamy, akurat Czech. Im wolniej, tym lepiej. I teraz tak, ja bym powiedzmy, jeśli bym miał ręczny sekator, tam jest, panie Marianie, tam jest sekator, a tam jest druga chorągiewka. Zapraszam do pana do drugiego drzewka. Skończmy jeszcze jedno. To jeśli miałbym tu cokolwiek podać, tak chciałbym, to zrobiłbym
drobne cięcia w granicach grubości centymetra na około drzewa, gdzie nie. W koło, tak? Światła jest daleko więcej, w koło drzewa. Światła jest daleko więcej jak w drugim drzewie. Z tym się nie ma co kłócić. Natomiast jeśli ja bym chciał usunąć nadmiar kominkowego drewna, zakładając, że zrobię to po jednej gałęzi każdego roku, to mam tą do usunięcia. Zapewne tą bym jeszcze zostawił. Zapewne tą za jakiś czas. To będzie to trwało ruski miesiąc. Obawiam się, że przez kolejny rok kolejna gałąź. A zatem idzie jeszcze utrata plonu. Z całej gałęzi. Idziemy do Cosforda, dlatego, panie Marianie, tam niżej. To jest kataloński. Napór siły wzrostu jest jednakowo silny na wszystkie gałęzie, a niestety osadzone są w jednym miejscu. I teraz tak, którą z nich wybrać, żeby była na wieki wieków? Jak stanę sobie tak, jak rzucę sekator jednoręczny, felko. Nie dorzuci pan do mnie. Felko, ósemkę, bo lubię. To przecież się powijało te konary boczne. I coś mi po tym. No. I teraz trzeba się zgodzić z tym, że mamy gołe partie konarów sześcioletnich, strzelam, bo nie widzę. Takie samo sat jest siedmioletni. Tak, siedmioletni? Tak, tamte katolicy. To ta gałąź na pewno ma sześć. Które stanowią nośnik dla pędów owoconośnych, które zaczynają się od wysokości 1,80 m, bo tyle mamy. Tu zaczynają się piersi, po 1,80 m zaczynają się moje gałęzie. Ta przestrzeń dwumetrowa i środek ten, potem są stracone. W rozmiarach, bo generalnie przecież nie, tylko w rozmiarach. No, coś tu to przecież została zabrana. Drzewo i to mi wrasta w tą, to mi wrasta w tą. Jest to podobno barceloński, rośnie tak samo jak kataloński, chodzi o siłę wzrostu, chociaż inne ma ten. Korona jest całkiem inna. To porównywalna trochę. No i status quo tego drzewa jest taki, że prześwietlać możemy, czyli usuwać jeden konar gruby co roku lub co dwa lata, co pewno gospodarz uczyni, ale zawsze ze stratą plonu i to dużą. Kiedyś tu, albo kiedyś tu i z tego nowe pędy roczne, zawsze ze stratą plonu, a koncentrować się trzeba na tym, co tu się robi, czyli ta fryzjerka. A panie Marianie, tutaj w tej chwili jakby chciał, bo to jest cięte drzewo, ale na pozbiorach, to ja myślę, że tu by wyciął tą gałąź, tą tutaj. Tą? Całą, ja bym całą, jedną konkretną grubość. Dobrze bym zrobił? Idealnie by pan zrobił, bo trzeba się już powoli... Powoli pozbywać, nie? Przy tym wieku. W tym wieku 7-8 lat brać się, bo potem pozostanie już naprawdę... To będzie tak jak tam, w tamtym sadzie, coś mi na platformie potem było. Ten usuwany element będzie miał 3 metry długości. I to będzie takie kominkowe drewno. I to jest ten szósty rok. Być może na niektórych stanowiskach wcześniej się za to trzeba. Panie Marianie, przerwę, niech pan na drugie drzewo zerknie tam. O, tam już coś podobnego zrobione. To. I tu ta fryzjerka, którą ja zalecam, to cięcie odnawiające. Przecież ono tu niczemu nie służy, poza dwą sprawą. Ująć trochę orzechów gospodarzowi, bo ujął dwa pędy. Czyli stracił na dwóch orzechach, natomiast zyskał raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nowych pędów. I to zrobił w tym miejscu. To zrobił w tym miejscu. I myślę, że wykorzystał rzecz, którą zaobserwował, że w szczytowych częściach pędu jednorocznego nie ma kwiatów. W związku z tym się ich pozbył. Wykorzystał to na przewienie. Przyciął na... Widzicie państwo, gdzie przyciął? 3, 4, bo nie policzył dokładnie. I źle pucięte? Doskonale. 3. Pochwalił pana. Górę, a, nie dosłyszałem. Górę wywalił, bo to wegetacja. Widać, tam nie było tych cennych orzechów. A nawet jakby były, to ja bym poszeptał. Pal go licho. Co drugą
fryzjerka. Cięcie odnawiające, nie, cięcie prześwietlające, żeby rozświetlić, bo światło, dyrektor z dobrze mówi, roślina wybitnie światło lubi. Nie ma cytryna, kiedy nie potrzebuje, co leszczyna. W związku z tym o światło prześwietlając trzeba też zadbać, ale cięcie odnawiające, kolejne liczne pędy, czego w Kosforcie sorry nie było. No, panie Marianie, tutaj to drugie drzewo. Tam była taka korekta mocniejsza, czy to jak pan to widzi, czy dobrze, czy źle? Bo my coś takiego robimy, co powtarzamy na drzewa. To jest czysty puchar, doświetlenie jest od góry, bardzo dobre rozwiązanie, choć każdy ma swój sposób. Ja wolę koronę osiową, która jest trudną koroną, ale i prostą, jak się już ją ma. Żeby mieć koronę osiową, trzeba mieć drzewka. O tym trzeba zadbać w momencie posadzenia jednorocznego czy dwuletniego drzewka. I tu się decydują losy świata. Dwuletni, przywieziony, konkretny materiał, wtedy wiadomo, co z tego można zrobić. Potem przerost formy nad treścią. Jak ja bym chciał tu znaleźć przewodnik, nagiąć go do pionu, wyprowadzić, ewentualnie wyprowadzić z nowych, to jest strata czasu, a przecież chodzi wyłącznie o te orzechy. W związku z tym godzę się na to, co jest. Jak już nie mam innej możliwości znalezienia sobie tutaj światła, no to tylko z nieba sobie poszukam przez puchar. Ewentualnie coś na kształt połowicznego rozwiązania, jakiś pół puchar, bo to jest z jednej strony, żeby światło wchodziło. No bo tu innego wyjścia nie ma. To panie Marianie, proszę państwa, w koronie tego typu, która jest posadzona z materiału, gdzie wszystkie gałęzie boczne wyrastają z jednego miejsca, czyli z jednego kółka, wszystkie, no. Tam rosną 3, tam rosną 4, tam rośnie 5. Wszystko z jednego miejsca. Puchar jest jakby skazaniem tego drzewa, tylko kwestia kiedy. Za 4 lata, za 5, za 6. Wychodzi, że za 7. Panie Marianie, a mam takie pytanie. No powiedzmy, że takie drzewa tego pucharu, takie jest, no i jeśli by powoli na tą osiową, bo pan ma, potwierdzam pana zdanie, i powoli przejść, znaleźć przewodnik, a te skracać? Nie, teraz to już jest przerost formy nad treścią, teraz to już tylko jest strata. Nie będzie pan robił korony osiowej tylko po to, żeby ją mieć. No nie, po to, żeby pan było. Pan posadził sad. Jako, no ale to, po to pan żeby... Robert jest młody i jeszcze 40 lat. To są pozory. Będzie... Nie taki młody. No. Siwieje. Ja już osiwiałem, on już siwieje. Ale to, będzie... Bo to przycinanie na końcu, to i tak się przeniesie owocowanie na końcu. Panie kochany, ja znam palusa, znaleźliśmy palusa stary, i stary palus Janek mówi tak. Tu się nie ma co przejmować. Tu trzeba podejść z sekatorem, strzelić raz i se pójść. Zamknąć oczy i uciąć. I se pójść. I biorąc pod uwagę... Czy on ma rację, czy nie? No pewno w dużej części ma. Ale to jest daleko łatwiejsze cięcie, bo łatwiej mi chlasnąć tu, chlasnąć tu. Ale panie Marianie, ale tutaj doszedłem i poszedł. Ciach i poszedłem dalej. No i dobrze, i o to właśnie chodzi. Na górze, górę pięknie pan potraktował. Ja bym aż tak daleko nie poszedł tej pracowitości, żeby każdy skracał. No ale to będziemy taki las mieli, jak taśmy byli na platformie. To znowu pan zaprzecza sobie wcześniej. Nie. To trochę inaczej. Ja bym zamiast skracać każdy, poszedł trochę niżej na bulaczki. Pozwolę sobie. No ale siedmioletni sad już tak go skracać dotąd? Boże święty, tu jedną gałąź, tu drugą gałąź, trzecią gałąź. Nie każdy. Zwróćcie uwagę państwo, tu jest każdy patyk przycięty. Każdy patyk przycięty. Ile jest to przeważnie? Albo roczny patyk. Praktycznie roczny. No ale to jakbyśmy puścili do góry, to jak tam by był problem? Ale on mi się rozkrzedzi. Tak pana nie. No ale pójdzie do góry. Jak zciął te trzy od góry odrosły, to one zaczynają rosnąć poprzek, nie puszczają z tego dźwięka. Ja to potwierdzam, bo u siebie tak rośnie. Dobra, trzy górne. No to przez to się grube wycina. Dobra, ale te leżące w poprzek, tak. W końcu też nam się pokrzewią znowu, prawda? No po trzech latach, po dwóch i po trzech. Zgadza się, zależy w jakie pędy. Ale ja zmierzam do tego, żeby się nie opracować, nie uciąć Bóg wie ile, tylko po dwulatkach, tak jak tu pokazuję. Tu jeden, nie ciąć rocznych tam, raz, dwa, trzy oczka, nie ciąć rocznych tam z platformy, tylko tu gdzie sięgam, tu jeden. Ale panie Marianie, tu ja wracam do Mister Pino załamany, bo przecież tu orzechy tu u góry, a ja tu utnę. Ja tu go nie widzę. A to nieważne, ale on się już załamał, już tam się nie może podnieść pod tego kamienia. Ale to poczekaj, poza tym,
No po tamtym cięciu tamtego, panie Marianie, się przewrócił. Nie będę upierdliwy, bo przecież nie jestem w stanie panu udowodnić. No nie, to przecież zawodowo dyskutujemy. Pan tu siął, bo może był jeszcze jeden. No. Bo te raz, dwa, trzy. To nieucięte jest, chyba uschło. No, nawet się pan nie postarałeś i nie obciąłeś, tylko wziął i samo uschło. Bo ten Bozia pomogła. Raz, dwa, trzy, no tu samo urosło. No dobra, wszystko jedno. Powiedziałbym tak. No. Po gałęzi, odsłaniamy puchar, co widać, proszę bardzo. Cięcie na siodełko, też słuszne. Nie tak, tylko tak. Kołeczek wsadzony, też ktoś pomyślał. No bo tu są fachowcy tną, panie Marianie. Zrobił. A to przyciął. Tak nie życia. Już za późno. W 7 latach nie będziemy robić, proszę pana, 89 ale... babki 18. Nie da się. Panie Marianie, ale ten pomysł dobry? Dobry. Pomysł dobry. Przy okazji, jak już tniemy koniecznie, a to aż samo prezes pyduje na siodło. Czyli tu nie ma, tu do samej podstawy, a tu szeroki łuk. Jakikolwiek, odbijam. Jak będzie chciał odbić, bo niekoniecznie, bo nie widzę żadnej zielonej cząstki. Najprędzej to odbije mi tu spod paznokcia, bo widzę zielony pączek. Dokładnie. To wybije, ale z siodła, jak jest cząstka żywa, wybije mi od razu poziomo. I jakby się komuś chciało przyjść, przykrócić go w lipcu, to w Ameryka. Tylko, że no... Zaznaczyć, panie Marianie, przyjdzie pan, przyciąć mi? Przyjdę. Proszę zadzwonić. Przyjdę. Zapraszam, ryby są tutaj blisko. Mam panie swoje. Marianie. O kurczę. Panie Marianie, ale tak jeszcze tutaj jedno, żeby pana pomęczę, bo już to skończymy, bo już wszyscy mają dość naszej gadki. Ale widzę, ale niekoniecznie. O, patrzcie państwo, tutaj. Wadak. No, ja bym sobie nie zadał trudu uciąć. Tu, i tu. Ja bym sobie uciął tu. I bym sobie poszedł. O, długa przykłada. Przez pomyłkę. To jest kwestia, jak się chce. Ważne, żeby cokolwiek uciąć naokoło. Ale żeby, tu jest, o, panie Marianie, pan? Aha, no i dobra. Pańskim ludziom się udało piękną rzecz zrobić. No i co? No nie skrócili. A może i dobrze. Bo teraz niech pan popatrzy. Może za rok, dwa. Zrobi pan tak. Tak, tak. A ten będzie wracał do tej... Do tego wy... Do środka. Bez ustalonego rządka, który biegnie tam gdzieś na wschód. Tak? Nie wiemy, co zrobimy. Nie wiemy, jak drzewo zareaguje. Ja to myślę, że drzewo rośnie jak chce. Panie Marianie, tu jest widać przykład, jak to schnie wszystko, jak jest zasłonięte. O, tutaj, nie? O, dokładnie, nie? No niestety. Całe niby zostawione, a wszystko jest praktycznie suche. Ale słuchajcie państwo, ale my nie możemy mieć do drzewa pretensji, że wszystko zostawione, bo tak. Zostawione, bo ktoś zostawił, tak? To do drzewa nie miejmy pretensji. Trudno się spodziewać, że tu będą biły pędy. Jakiekolwiek. O, przepraszam, widzę jednego, śpiący, o, jednego wynalazłem, roślina się jeszcze broni, tu jest drugi, o, roślina się broni, chce się odnowić, ale tu nikt nie pomógł tej gałązce, bo ją trzeba troszeczkę uciąć, powiem, byle gdzie, o tak, napić się, chcę te wódki i obciąć tu. Na odwagę i obciąć tu, to już mi coś wybije. Jak się nie utnie, to się trudno spodziewać. Przychodzi w pewnym wieku czas równowagi. Jak się nie pomoże, to już nie odrośnie. Bo dusi go jeszcze co owocowanie. Przytrzymuje. Jak jeszcze by chciało odrosnąć, to wszystko pójdzie, cała para pójdzie w owocowanie. Bo jest wyjścia, są dwa w przyrodzie. Albo się rozmnażamy i owocujemy, albo rośniemy. Jak nie ma jawek na drzewie, to jest za to tyle wilków do wycięcia, że hej. Panie Marianie, coś optymistycznego do mnie na koniec. Będzie to cięcie, czy nie? Przejdzie tutaj jakaś... Ja jestem optymistą, to jestem zdecydowanie tak. Każdy fragmencik tego sadu mi się bardzo podoba. Pewno, że miałbym, jakbym sadził ten sad 8 lat temu, to ja bym sobie wybrał kwaterę, może pół, może 3/4 kwater. Zrobiłbym osiowo, bo pucharu nie lubię.
Pan nie lubi truskawek, a ja nie lubię pucharu. Panie Marianie, ale tak, panie Marianie, to znaczy orzech... Generalnie jest pocięte, powiem tak, pocięte jest tak, jak powiedziałem, albo chciałem powiedzieć na początku. Już jest dobrze, jak się widzi las pędów rocznych, bez względu na to, gdzie one są. Chciałoby się je mieć niżej. Wiadomo, że to, jeśli je mam, las pędów na górze rocznych, to już mam potencjał, prawda? To już jest idealnie, bo mam potencjał do zbioru. Ale co będzie za rok, dwa, to już jest kwestia mojego wyboru. I Roberta, prawda? Albo zostawi wszystko i zbierze, będzie miał kasiorę, albo pomyśli, a, machnąć ręką, nie wiadomo, czy te 2 euro to będą na pewno i jeszcze 3 tony suchego. To ja pomyślę o roku jeszcze przyszłym i podnę trochę więcej, żeby nie wykorzystał tego potencjału rocznych pędów w tym roku, tylko rozrzedził sobie po 2 latkach, po 3 latkach. Przesunął. Bo Robert sobie idzie, tak, pewna wysokość, zobaczcie tam, pewna wysokość, pach, 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 bez względu na to co. I skądinąd słusznie, zwala górę tych silnych pędów, gdzie nie ma nic. Gdzie są wegetatywne wzrosty. A tu ma owoce na tych glądach. Przyjrzyjcie się Państwo. Kto nie ogląda, nie patrzy, ten nie widzi. Nie widzi. I kwestia wyboru, czy tego roku chcę mieć harmonię pieniędzy, czy tą harmonię podzielę na 3 lata. Dobra, panie Marianie. Albo 2. Dziękujemy. Ja dziękuję pięknie.